Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Igliński. Chciałbym dzisiaj przedstawić Państwu wykład na temat energetyki biomasy i biopaliw. Na co dzień pracuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Chemii w Katedrze Technologii Chemicznej. Moje zainteresowania to nowoczesne technologie, technologie proekologiczne, no i przede wszystkim energetyka odnawialna. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani moimi pracami, energetyką odnawialną ogólnie, to zapraszam na stronę ResearchGate, tu podaję link, gdzie znajdują się moje prace. Są to zarówno artykuły naukowe, jak i książki, które mogą Państwo przeczytać. I zachęcam do dołączenia do mojej grupy na portalu społecznościowym 100% OZE w Polsce. Grupa już ma 6 lat. I codziennie ja i moi współpracownicy rzucamy tam kilka postów na temat energetyki odnawialnej, przede wszystkim na temat energetyki odnawialnej w Polsce. I dziś teraz przejdziemy do głównego tematu. Jak Prometeusz wykradł ogień bogom, to od tego czasu, można powiedzieć, korzystamy z ognia. Ogień służył nam do ogrzewania, do oświetlenia, do gotowania, do odstraszania dzikich zwierząt i tym pierwszym paliwem dla ognia, dla ognisk było oczywiście drewno bądź słoma, ale przede wszystkim drewno i to drewno zaliczamy do biomasy. I również biomasa obecnie stanowi przedmiot zainteresowania rolników, przemysłu, polityków i energetyków, ponieważ z biomasy możemy produkować ciepło, jak chociażby z peletów drzewnych w kotle. Możemy produkować i prąd, i ciepło w elektrociepłowniach. Jest to najlepsze wykorzystanie paliwa, ponieważ w kogeneracji produkujemy i prąd, i ciepło. W kogeneracji, czyli w skojarzeniu. I w elektrowniach, gdzie produkujemy prąd elektryczny. I biomasa to, można powiedzieć, wszystko, co dookoła żywe się dookoła nas znajduje, jest to biomasa i produkty przemiany materii. A na cele energetyczne jest to drewno, słoma, drewno roślin energetycznych, biopaliwa ciekłe, biopaliwa gazowe. I biomasa powstaje w wyniku procesu fotosyntezy dzięki energii słońca, gdzie rośliny, można powiedzieć w cudzysłowie, nauczyły się przetwarzać promieniowanie słoneczne w cukry i inne związki organiczne, czyli w biomasę. Przy okazji asymilowany jest dwutlenek węgla i produkowany tlen, którym oddychamy. Sam proces fotosyntezy prowadzą niemalże wszystkie rośliny, niektóre protisty i część bakterii. Tu na rysunku widzimy, że produkcja energii z biomasy stopniowo sukcesywnie z każdym rokiem wzrasta, osiągając około 650 terawattogodzin w 2021 roku. Najwięcej energii z biomasy produkuje się w Europie, w Chinach, w Azji, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, no i pozostałość to reszta świata. Jaka jest główna zaleta biomasy? A to jest to, że mamy praktycznie zamknięty obieg dwutlenku węgla. Słońce emituje do nas ogromne ilości energii słonecznej i w procesie fotosyntezy rośliny przekształcają właśnie tą energię słoneczną w biomasę. Oczywiście potrzebny jest dwutlenek węgla, woda, soli mineralne. No i flora generuje, można powiedzieć, jest biomasą. Tą biomasę możemy pozyskać, nazywa się czasami tak zwanym zielonym węglem. Biomasę najczęściej spala się, produkuje się energię i podczas spalania biomasy oprócz energii powstaje gazowy dwutlenek węgla CO2 i ten gazowy dwutlenek węgla trafia do atmosfery, z powrotem do atmosfery i z tej atmosfery dwutlenek węgla jest asymilowany znowu przez rośliny i widzimy, że obieg nam się zamyka.
jest i tu trzeba podkreślić, że emisja CO2 ze spalania paliw kopalnych nie jest cyrkularna i z każdym rokiem spalając chociażby węgiel emitujemy dodatkowe ilości CO2 do atmosfery, wobec czego to stężenie stopniowo, sukcesywnie wzrasta, wzmacniając efekt cieplarniany, czyli mamy do czynienia z globalnym ociepleniem. No i jeżeli chcemy korzystać z energii biomasy, to powinniśmy nie dokonywać wyrębu zdrowych drzew, lasów, ale korzystać z odpadów. Proszę sobie wyobrazić, że od momentu ścięcia drzewa gospodarczego do momentu, jak mamy produkt finalny, na przykład deskę czy krzesło drewniane, to po drodze są generowane odpady i jest ich około 60% masy. I to jest przykład chociażby tartaków w Cierpicach pod Toruniem, gdzie produkowane są różne sortymenty drewniane i przy okazji generowany jest odpad, który możemy wykorzystać energetycznie w postaci takich wiórów. Tu z kolei mamy rębak w elektrociepłowni w Lęborku, gdzie właśnie stałą biomasę rozdrabnia się po to, żeby wprowadzić ją do kotła. I właśnie w Lęborku mamy elektrociepłownię, która produkuje i prąd, i ciepło w skojarzeniu w kogeneracji. Tu z kolei substrat do produkcji peletu, który ten pelet wykorzystuje się do produkcji prądu i ciepła w zakładzie OPEC Bio w Grudziądzu. Jest to przede wszystkim słoma zbożowa bądź słoma roślin energetycznych, na przykład miskanta. Tu z kolei odpadowa biomasa w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Piszu. W Piszu mamy największą kotłownię biomasową w Polsce o mocy 21 MW i ona korzysta tylko i wyłącznie z biomasy. Jest to biomasa pozyskana z tartaków, bo jest to teren leśny i tych odpadów w tartakach jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Widzimy po prawej stronie te odpady, a z lewej strony są to odpady, które dostarczają za darmo mieszkańcy okoliczni podczas obróbki drewna w swoich lasach prywatnych, w sadach i tak dalej, i tak dalej. Też ta biomasa jest odpowiednio przetwarzana i wykorzystywana na cele energetyczne. Tu z kolei produkt, który za chwilę zostanie spalony, są to pelety. I taka forma bardzo popularna biomasy, którą możemy kupić w sklepach czy zamówić w internecie, to jest właśnie forma peletów, takich cylindrycznych, właśnie o takim cylindrycznym kształcie i brykietów, które to są sześcianami bądź prostopadłościanami najczęściej i te pelety i brykiety, jest to sprasowana biomasa, na przykład te wióry, trociny, które powstały na tartaku, możemy sprasować i uzyskać brykiety, pelety. Zajmują one dużo mniejszą objętość, łatwiej je przewieźć, mają lepszy wygląd, więc łatwiej je sprzedać. No i mają ściśle określone rozmiary, więc jest to paliwo o tych samych rozmiarach, czyli dobrze się będzie spalało w kotle. Oczywiście ten kocioł, w którym spalamy biomasę, on powinien być przystosowany do spalania biomasy. I wówczas on jest wydajny, powstaje bardzo mało spalin. Popiół ze spalania biomasy przeważnie ma dobry skład chemiczny, zawiera dużo potasu, wapnia, magnezu i możemy ten popiół wykorzystać na cele nawozowe. A tu na zdjęciu są pelety już w zasobniku, w kotle, który znajduje się w dyrekcji Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Kowal. Tu jest plantacja miskanta niedaleko Grudziądza. I właśnie tutaj z tej plantacji, która ma ponad 300 hektarów, z tego co pamiętam, biomasa trafia do właśnie elektrociepłowni w Grudziądzu. W pobliskiej elektrociepłowni, czyli paliwo jest, można powiedzieć, spożytkowane na
miejscu i tych plantacji energetycznych w Polsce powinno być jak najwięcej, ponieważ jest to, tak jak mówię, zielony węgiel i najbardziej popularną rośliną energetyczną w Polsce jest to wierzba energetyczna. Tak naprawdę wierzba Zadeuocyte viminalis udaje się prawie na każdych glebach. To, co potrzebuje, to pewne ilości wody. Tutaj mapa, która przedstawia największe plantacje roślin energetycznych w Polsce. Widzimy, że są to okolice Szczecinka, Polska północno-zachodnia, Gdańsk, okolice Brodnicy, też Wielkopolska, no i lubelskie okolice Zamościa. Coraz popularniejsze są prykiety i pelety. O tym już mówiłem, pokazywałem pelet w zasobniku. I mamy zakłady, które produkują pelety i brykiety, bądź tylko brykiety, bądź tylko pelety. I są to lokalizacje albo blisko źródła biomasy, albo w dużych miastach, tak, gdzie w dużych miastach mamy szerokie spektrum odbiorców indywidualnych, przemysłowych i tak dalej, ponieważ biomasa jest spalana nie tylko w małych instalacjach domowych, ale też w elektrociepłowniach, w elektrowniach. Współspalana może być z węglem, tak? Także też spektrum wykorzystania biomasy jest szerokie. Teraz jeszcze dosłownie kilka słów na temat biopaliw ciekłych, gdzie możemy wykorzystać olej roślinny jako biopaliwo. Jednakże, jak wiemy z autopsji, on jest taki gęsty, lepki i szczególnie zimą byłoby ciężko odpalić nam samochód. Dlatego albo dostosujemy nasz samochód do oleju roślinnego, żeby można było na nim jeździć, albo dostosujemy paliwo. I paliwo przekształcamy olej roślinny, tak zwany biodiesel, w reakcji transesterfikacji, gdzie właśnie wykorzystujemy olej, metanol, katalizator zasadowy bądź kwasowy. Otrzymujemy biopaliwo. Są to estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, tak naprawdę, i glicerynę, która ma szerokie zastosowanie chociażby w kosmetologii, ale też jest dobrym źródłem biogazu. I coraz więcej samochodów właśnie jeździ na biopaliwa. Jest taki kraj Brazylia, gdzie większość samochodów jeździ na alkoholu, na bioetanol. No i w Polsce mamy producentów biopaliw i biokomponentów. Są to bądź firmy petrochemiczne, bądź firmy, które produkują oleje roślinne, spożywcze. Przy okazji również produkując biodiesel, jak i gorzelnie. I ostatnim rodzajem biomasy jest to biomasa gazowa, czyli to jest najbardziej popularny biogaz, może być biowodór również, ale ja tutaj chciałbym się skupić na biogazie. Jest to ogromne źródło energii, energii stabilnej, ponieważ w biogazowni, czyli w zakładzie, który przetwarza, produkuje biogaz, produkujemy energię w sposób stabilny. Substratami w przypadku biogazowni rolniczej są to odchody zwierząt gospodarskich, czyli odpady z obory, odpady z chlewni, odpady z kurnika. Możemy wprowadzić troszkę upraw energetycznych, upraw roślinnych. Możemy wprowadzić również wywar pogorzelniany. Możemy wprowadzić wysłodki na przykład z warzyw, owoców, jakieś odpady właśnie pospożywcze i tak dalej, i tak dalej. To spektrum jest bardzo duże i Polska jako kraj rolniczy ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o biogazownie rolnicze. Niewykorzystany, bo obecnie pracuje około 100 biogazowni w Polsce, a mogłaby być praktycznie w każdej gminie. Ale mamy tutaj na rysunku właśnie zbiornik odpadów organicznych. Z tego zbiornika wprowadzamy biomasę, czy pompujemy biomasę do komory bądź komór fermentacyjnych, gdzie zachodzi proces beztlenowej fermentacji, powstaje biogaz, a biogaz jest to głównie
metan CH4, czyli najprostszy węglowodór, składnik palny. Drugi składnik jest to gaz niepalny dwutlenek węgla i są pewne ilości innych gazów, jak wodór, może być siarkowodór, azot, biogaz, osuszamy i odsiarczamy. Stosujemy stację kompresorową bądź nie, mamy zbiornik biogazu bądź nie i biogaz trafia do silnika. Jest to silnik kogeneracyjny, silnikiem gazowym, gdzie produkowany jest bezpośrednio prąd elektryczny i odzyskiwane jest ciepło. Ciepło jest odzyskiwane z chłodzenia tego silnika czy silników i z chłodzenia spalin. Czyli taka biogazownia w kogeneracji, w skojarzeniu produkuje i prąd elektryczny z dużą wydajnością i ciepło też z dużą wydajnością, dzięki czemu sprawność biogazowni jest na poziomie 80-85%, proszę Państwa, a sprawność elektrowni węglowych w Polsce to zaledwie 36%. Także jest to instalacja dwukrotnie bardziej sprawna niż elektrownie węglowe. Prąd elektryczny możemy w pewnej ilości wykorzystać na cele własne i sprzedajemy spółce energetycznej, a ciepło też możemy wykorzystać na przykład do ogrzewania chlewni, obory, do ogrzewania budynków mieszkalnych. Wykorzystuje się do ogrzewania chociażby szklarni całorocznych, gdzie produkuje się, uprawia się na przykład kwiaty cięte. Ciekawym rozwiązaniem jest biogazownia rolnicza w Mełnie w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie współpracuje ze sobą gorzelnia i biogazownia. Gorzelnia daje odpad swój, czyli wywar pogorzelniany do produkcji biogazu, a biogazownia daje ciepło, które jest potrzebne do produkcji spirytusu, alkoholu, czyli tak naprawdę bioetanolu, możemy powiedzieć później. No i jeszcze w wyniku pracy biogazowni powstanie nawóz po ferment tak zwany, który możemy wykorzystać na cele rolnicze i nawozić nasze gleby. Inny rodzaj biogazowni to biogazownia na składowisku odpadów, odpadów komunalnych, gdzie odpady trafiają, są prasowane i one tam stopniowo ulegają procesowi rozkładu. Jest to naturalny obieg pierwiastków i podczas tego rozkładu również powstaje biogaz, czyli metan i dwutlenek węgla. Żeby pozyskać w sposób efektywny biogaz, wiercimy studnie tak zwane biogazowe i delikatnie zasysamy ten biogaz ze składowiska. Mamy zawór regulacyjny odcinający, mamy odwadniacz najczęściej grawitacyjny, mamy sprężanie gazu, mamy zbiornik biogazu bądź nie. Zawsze mamy pochodnie przy takiej biogazowni, ponieważ gdyby jakakolwiek się wydarzyła awaria, to ten biogaz cały czas jest produkowany i trzeba go spożytkować, zutylizować, czyli w ostateczności spalić pochodni. Ale to jest tylko w razie jakiejś awarii, która na szczęście dosyć rzadko ma miejsce. Biogaz trafia znowu do silnika kogeneracyjnego silnikiem gazowym. Produkowany jest prąd elektryczny, trafia do sieci energetycznej. W przypadku Torunia jest to energa, a ciepło jest odzyskiwane z chłodzenia silnika i ze spalin. I z kolei tutaj w przypadku Torunia ciepło trafia do Cergi i część prądu w Toruniu i ciepła pochodzi właśnie z biogazowni składowiskowej na składowisko odpadów komunalnych przy ulicy Kociewskiej. No i trzeci rodzaj biogazowni pozyskania biogazu to oczyszczania ścieków, gdzie podczas oczyszczania ścieków w osadnikach wstępnych i w osadnikach wtórnych powstają osady. Jest to też oczywiście biomasa. W komorze fermentacyjnej zachodzi znowuż fermentacja metanowa, produkowany jest biogaz, później jest stacja kompresorowa, zbiornik biogazu bądź nie jest i znowuż biogaz trafia do silnika kogeneracyjnego i metan jest spalany, biogaz jest spalany, produkowany jest prąd elektryczny, zużywany najczęściej przez oczyszczanie ścieków, bądź sprzedawany spółce energetycznej i ciepło też najczęściej wykorzystywane jest przez oczyszczanie ścieków.
Oczywiście biogaz w innych krajach jest wykorzystywany w inny sposób, może być zatłaczany do sieci gazowej, ma to miejsce na przykład w Niemczech, może być wykorzystywany do napędu samochodów, na przykład w Szwecji jeżdżą pociągi na biogaz, tak naprawdę na biometan, autobusy na biometan i taksówki na biometan. Jest to biogaz, z którego usuniemy dwutlenek węgla, w prosty sposób możemy to zrobić i praktycznie pozostaje sam metan, możemy go nazwać biometanem wówczas i ten metan jest świetnym paliwem do samochodów, do zasilania pociągów itd., itd. Także ten potencjał, jeżeli chodzi o biogaz w Polsce, jest bardzo duży. Obecnie mamy około 300 wszystkich biogazowni, a moje szacunki są takie, że moglibyśmy mieć nawet kilkanaście tysięcy takich obiektów i w dużym stopniu pokryć nasze potrzeby energetyczne na prąd elektryczny i na ciepło. Także zapraszam do czytania o biomasie, o biopaliwach, o biogazie. Jest to temat rzeka, bardzo ciekawy. Zachęcam do pogłębiania swojej wiedzy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.